Halleluja! Kochani, witam was! Ewangelia wciąż jest taka sama. Ja jestem Damian Lorek i chcę wam powiedzieć, jak w 2015 roku doświadczyłem Jezusa i poznałem Jezusa osobiście. Kochani, po staremu sobie żyłem. Chodziłem swoją drogą. I chcę wam powiedzieć, że jak dorastałem, to w moim sercu pojawiała się pustka. I tą pustkę próbowałem sobie wypełnić alkoholem, narkotykami, seksem, pornografią, masturbacją. Dwukrotnie umierałem od przedawkowania. Brałem wszystko, ale nie dawałem po kablach. I stoję tutaj dziś po to, aby wam powiedzieć świadectwo, jak Jezus Chrystus, żywy Bóg, zmienił moje życie o 180 stopni. A stało się to tak, że w prosty sposób zawołałem do Niego ze szczerego serca. Powiedziałem: Jezu, jeżeli Ty jesteś, jeżeli Ty żyjesz i w ogóle istniejesz, to objaw mi się i ogarnij moje życie. I kochani, w tym czasie do mojego pokoju wjechało coś ponadnaturalnego. Wjechała miłość, której nigdy nie doświadczyłem. Nigdy nie doświadczyłem. Wychowałem się bez ojca. Wychowałem się bez ojca. Wychowała mnie tylko mama. Ale wiecie co? Wtedy, gdy do tego pokoju wjechał Jezus, żywy Bóg, doświadczyłem miłość, akceptację i bezpieczeństwo. I na drugi dzień ja się obudziłem i byłem nową osobą. Byłem nowym stworzeniem. Wiecie co? Zacząłem czytać Biblię. Jest ze mną przyjaciel, który mi mówił o Jezusie. Gdy byłem naćpany w aucie, on siedział koło mnie i powiedział mi, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje grzechy. I zmartwychwstał. I teraz ja nie muszę cierpieć. Ja nie muszę być narkomanem. Ja nie muszę żyć w grzechu. Ja nie muszę nosić maskę, bo po prostu wystarczy, że uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, że On umarł na krzyżu za moje grzechy, że On został przybity do krzyża za mnie. To ja powinienem iść na krzyż, ale Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna Jezusa. Po to, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ja wtedy, w tym aucie, uwierzyłem w Jezusa i zaprosiłem Go do swojego serca. I w 2015 roku ja się narodziłem na nowo z Bożego Ducha i tylko Jezus Chrystus mógł wyswobodzić moje poprawne życie. I ja dzisiaj tu stoję i jestem nowym stworzeniem. I Jezus Chrystus, Jego Święty Duch żyje we mnie. Ja wierzę i uwierzyłem w uzdrowienie, bo to jest, bo to się wykonało. Jezus Chrystus powziął na siebie każdą chorobę. I jeżeli dziś jesteś zniewolony, jesteś chory, to ta choroba jest nielegalnie. Położę swoją rękę na ciebie i Święty Duch zacznie pracować. Boży ogień przeniknie twoje ciało, twojego ducha i narodzisz się na nowo i doświadczysz tego samego, co ja. I ja nie muszę już się spinać, nie muszę nosić maski, nie muszę nosić maski. I jestem sobą, taką, jaką mnie Bóg stworzył. Ja nie muszę udowadniać nikomu coś. Ja tu teraz stoję i zwiastuję ci Jezusa Chrystusa, bo ja żyję z Nim 24 godziny na dobę. Nie tylko w niedzielę. Nie tylko w niedzielę. On pragnie i On powołał cię do relacji, do żywej, bliskiej relacji, intymnej. Dziś jest zbawienie dla ciebie. Ja przyjąłem to. Ja przyjąłem ofiarę w 2015 roku i moje życie uległo zmianie. Moja stara natura została pogrzebana. I teraz nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I chcę ci powiedzieć, że to jest dla ciebie. To jest dla ciebie. Jezus ci czeka. I On tylko czeka, aż ze szczerego serca zaprosisz Go do siebie. Aż zapragniesz, aby Jego Święty Duch wypełnił cię i ożywił twojego martwego ducha.
Bo prawda jest taka, że jesteś martwy duchowo. Jesteś martwy duchowo. Przychodzą do twojego życia podróbki. Ale chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. I tylko Jezus jest prawdą. Zapraszając Jezusa i poznając Go twarzą w twarz, zaprosisz do swojego życia życie. I będziesz żył w obfitości, w radości, w pokoju, w prawdziwej miłości. Bo to jest dla ciebie. I jeżeli dziś nie masz pewności, że jesteś niezbawiony, to chcę ci powiedzieć, że zbawienie jest dzisiaj dla ciebie. Wystarczy, że w prosty sposób podejdziesz do mnie, podejdziesz do moich przyjaciół, poprosisz o modlitwę z serca. I Święty Duch stąpi na ciebie i w przeciągu kilku sekund twoje myślenie się zmieni i będziesz stał twardo na tym gruncie i będziesz wiedział, że idziesz do nieba. I mało tego, Święty Duch Cię wypełni i będziesz chodził w duchu i będziesz robił te same rzeczy. Ojcze, ja dziękuję Ci za ten kraj. Ja dziękuję Ci za to miejsce. Święty Duchu, dziękuję Ci, że Ty mieszkasz we mnie, że ja tutaj mogę stać i w mocy Twojego Ducha zwiastować Ciebie, Jezus. Ojcze, ja się modlę teraz, aby powstali nowi ewangeliści w tym kraju, aby oni doświadczyli tego samego, abyś Duchu Święty poniósł im tutaj do Warszawy, aby stali na każdym rogu tej ulicy i w mocy Twojego Ducha czynili cuda, które są z nieba. Ojcze, uwielbiam Cię i dziękuję Ci, że Ty wyswobodziłeś moje życie. Że Ty wyswobodziłeś moje życie, ale to życie jesteś dla tych ludzi, Ojcze. I ja się teraz modlę, Duchu Święty, aby teraz Twoja moc, Duchu Święty, Boży ogień przenikał tych ludzi w imieniu Jezusa. Niech oni teraz doświadczą, poczują Twoją bliskość, miłość, akceptację. Duchu Święty, przemieniaj teraz tych ludzi. Przemieniaj teraz tych ludzi przez potężne imię Jezus. Halleluja. Kochani, zapraszam, podejdź, porozmawiamy. Potrzebujesz modlitwy, rozmowy. Jestem tutaj po to, aby Ci pomóc. Ale nie o własnych siłach, bo Duch Święty chce dziś z Tobą rozmawiać. I Jezus dziś chce z Tobą rozmawiać. I Jezus chce z Tobą rozmawiać. Halleluja. Zapraszam.